Cześć, z tej strony Fire, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Rumble Hacky. Moi kochani, na samym początku chciałem wam podziękować za zostawione 5000 łapek pod ostatnim odcinkiem. Przypominam, 5000 łapek pod tym filmem i rzucamy kolejny odcinek z gry Rumble Hacky. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku kupimy sobie wybuchową ofertę. Dodatkowo pokażę wam, co odblokowałem i przejdziemy sobie do końca turnament, który nazywa się Shaozhen, gdzie możemy grać tylko i wyłącznie koalą obozowicze. Moi kochani, mecze są naprawdę zabawne, niektóre są mega szybkie, a niektóre są bardzo wymagające, że trzeba naprawdę tymi koalami się tu ładnie nastrzelać, żeby cokolwiek ugrać. Dobrze, moi kochani, ale na samym początku zacznijmy od najważniejszego. Jeżeli jeszcze nie grasz w grę Rumble Hacky, wbijaj w link, który znajduje się w opisie, zarejestruj się właśnie z tego linku i odbierz za darmo epicką kartę, super skrzynkę kreatora oraz darmowe gemy. Jest to idealny zestawik za darmo, dzięki któremu na samym starcie zyskasz przewagę nad innymi graczami. Moi drodzy, w sklepie mamy tak, szybką małpę, którą sobie już zakupiłem. Nie sądziłem, że będę dzisiaj nagrywał odcinek, więc postanowiłem, że sobie kupię ją, bo mogłaby mi zniknąć na przykład ze sklepu. Jak widzicie, sklep się resetuje za 2 godzinki. Wbijcie na sam koniec sklepu, wpiszcie sobie kodzik Farel, zaakceptujcie, dzięki czemu będziecie mnie wspierali. A jeżeli kupujecie jakieś rzeczy z kodem Farel, to nagrajcie to, a ja was udostępnię u mnie na odcineczku. No i koniecznie podeślijcie jeszcze swój link do kanału, to was też udostępnię w opisie. Moi drodzy, na samym początku chciałem wam pokazać, co udało mi się wydropić. Odblokowałem kilka nowych rzeczy. Mianowicie wiatrak, hipożerkę, komikowe trio oraz bombkę. Bomb, jak się nazywa. Oczywiście ją sobie od razu upgrade'ujmy. Zagramy sobie za chwileczkę meczyk. Pokażę wam, jak wygląda na chwilę obecną mój deck. Możemy sobie jeszcze arbuza ulepszyć i możemy sobie ulepszyć gnojaka. Dodałem sobie królewskiego nawoziarza oraz arbuza tylko po to, żeby mój deck był lżejszy. Zagrajmy sobie meczyk, później sobie otworzymy skrzynki i zobaczymy, czy nam coś ciekawego wypadnie. Dobra, koala obozowicz, o kurde, będzie przypał, odbiłem, dobra, mam po bramce, rzucam gnojaka, dobra, na szczęście się udało wyjść z opresji, do tego leci żabka, no niestety nic, tutaj strzelmy trapa, arbuz podskoczy, dobra, i teraz musimy wyjść, moi kochani, z kontratakiem, z żabiaka od razu tutaj krokodyl nie łapie za szmaty, gdzie leci koala obozowicz, tutaj, gnojakiem odbiję. Gnojakiem odbijam. Aj, dobra. Niestety nie wyszło. Leci małpa. Jest przypał totalny. Odbijam ją miną. Dobra, na szczęście udało się to w jakiś sposób obronić. Na środku jest trapik. Rozegrajmy to na spokojnie. Biorę wolfa. Wow, tego nie znałem. To było coś kozackiego przecież. Dobra, rzucam od razu aligatora do pomocy. Mam nadzieję, że właśnie, że nikt nie przejmie krążka. Okej, okay. Gościu ma trapa, szybką małpę oraz krokodyla, czyli bardzo podobne karty do mnie. Czemu ja nie zagrałem teraz? Mały tanuki ginie i uwaga, strzelam, jest i gol. Wilczy snajper, udało się trafić gola i rzucam sobie małpiatkę. Małpiatka wjeżdża do akcji, czy trafi? Nie trafiła. Leci teraz bomba na środek. Gościu nie ma obrony. No i popsułem to strasznie. Postaramy się arbuzem trafić, cokolwiek. Dawaj to. Czemu nie podałeś do leniwej pandy? Znaczy do małego, leniwej koali. Wypad stąd. Dobra, wypad mi spod bramki. Rzucam aligatorka jeszcze raz na szybko. Tutaj niech chłop robi robotę. Do tego wlatuje mina, która no niestety nie doszła do celu. No i koala obozowicz. Patrz, co się dzieje. Trafia mi żabiak. No nie wierzę w to po prostu. Aligator, bombeczka i koala obozowicz trafia. Wow, było mega ciężko. Na szczęście się udało. Otwórzmy sobie teraz wszystkie skrzynki. Otwieramy skrzynkę. Goldzik, magnes, żółwik. Do tego goldzik, panda, smrodziarz. Kolejna skrzynka, goldzik, panda, byczek i komikowe trio. Kolejną skrzynkę otwórzmy sobie, gratisową, gemy. Tanuki, smrodziarz, żółwir, szalony byk. Ok, dziękuję ślicznie. Tu możemy sobie otworzyć, więc później sobie otworzymy. Więc teraz, moi kochani, zagrajmy sobie jeden meczek, a później otworzymy ofertę. Lecimy. Dobrze, spójrzcie, co tutaj się dzieje w tym trybie. Najlepiej sobie zagrać raz na prawo, raz na lewo i gdzieś pod bramkę, żeby ten koala obozowicz, no właśnie, złapał tą piłkę. Tutaj nie ma delaya, jeżeli chodzi o gole. Tu się wali na pałę ostro. Tutaj, co wejdzie, to wejdzie. Patrzcie,
przerżnąłem. Nawet nie wiedziałem kiedy. Tak jak mówiłem, mecze są mega szybkie. Nie wiedziałem kiedy przegrałem. Chłop mi strzelił 2 gole w ciągu sekundy. Także moją taktyka była taka, żeby grać na prawo i na lewo. Bo wtedy mamy większe prawdopodobieństwo, że zdobędziemy krążek, nie? Jest gol. Jeden. Jest drugi gol. No i uwaga, Koala Obozowicz, zblokowany. Zblokowany. No i trafił mi gola. Mam nadzieję, że to się nie zemści i że jeszcze coś trafię. Wjeżdżamy dalej. Kolejny gol. Nie no, nie może tak być, że ja to przegram. No i przegrałem, mówiłem. 2 szybkie gole, ale i tak przegrałem. Mistrzostwo świata. Dobra, obejrzałem sobie na szybko reklamkę. Zaczynamy grać jeszcze raz challenge. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Myszka, wilczki. Myszka, ciach, nie trafiam. Ciach, nie trafiam. On mi trafił już gola. Nie, trafiłem 2 bramki? Kiedy? Jakim cudem i kiedy? Kurde, nie trafiam. Dobra, teraz krążki są moje. Dobra. Koala, jedna. Ach, muszę bardziej zagrać koalę pod brameczkę. Zagrywam do koali tamtej. Trafiam, hat-trick. Mega szybki meczyk, moi kochani. No niestety mysza z gangu wilczkowego odpada. My zgarniamy golda, lecimy dalej. Zagrywam tutaj, nikogo nie ma. Koala Obozowicz tu jest zagrywany. Prawo, lewo. Trafiam, nie trafiam. Drugi gol mi wcisnął, czy mi się wydawało? Wowi, siedzi. Siedzi. Będzie brama? Siedzi! Hat-trick! Wow! Super cichas! Mega szybkie meczyki. Możemy skrzynkę sobie odebrać, ale zanim ją odbierzemy, albo odbierzmy. Odbierzmy już teraz skrzyneczkę. Jest to złota skrzynka, został nam tylko jeden mecz i mamy ukończony kolejny challenge. W sumie to będzie już mój 3 ukończony challenge, ale kupmy sobie na początku ofertę. Skrzynia chwały! Wybuchowa oferta! Pamiętajcie, jeżeli coś kupujecie, wpiszcie kodzik JJK albo Farel, będziemy mega wdzięczni. Ja dla was też będę kupował wszystkie oferty, które mi wyskoczą. Mamy 600 golda, chomikowe trio, do tego arbuziarz, Koala Obozowicz, generał Molotow. No i to by było na tyle. Czy kupić jeszcze? Kupmy jeszcze. A wy koniecznie stawcie łapeczkę w górę. 5000 łapek i kupujemy kolejne oferty, moi kochani. Goldzik, kochaś, bombowa kura, chomikowe trio, mały tanuki. No, tym razem lepiej posypało. Wow. Lecimy teraz ostatnim meczem naszymi koalami. O kurde, troszeczkę słabo zagrałem. Zblokowałem to, na szczęście. Bomba, bomba, 2 gole. I myślałem, że wejdzie tak 3. To było taka dominacja, dewastacja, że jest koniec po prostu świata. Wjeżdża po krążek, strzela, koala Obozowicz, hat-trick. Szybciutkie mecze, tak jak wam mówiłem. Niektóre są mega szybkie, że nawet nie zdążysz się obrócić, a już wygrałeś albo przegrałeś. I moi kochani, otwieramy skrzynkę. Dla was, niebieściutka skrzynka, wygrany turnament. Hipożerka, kolejna epicka karta. Epicka karta, bo z Brawl Stars, bo fioletowa. 2 aż. Lecimy dalej, tylko wiatraczek, leniwa panda oraz chomikowe trio. Kozak, hipożerka jest po prostu przecudowna, ale hipożerkę przetestujemy sobie, moi kochani, w następnym odcinku. Także moi kochani, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, strzelajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na pixyshop.pl po przekozackie koszuleczki. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!